Pogoda niestety nam nie sprzyja dzisiaj, ale na szczęście w klubie Stara Katłownia mogliśmy się schronić przed deszczem i wszystkie atrakcje, mam nadzieję, dzisiejszego dnia będą roztańczone, rozśpiewane, a atrakcji jest bardzo dużo, ponieważ rozpoczęliśmy właśnie pokazem tańca musicalowego w choreografii pani Kasi Kulczyk z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Panie tańczyły taki rytualny taniec przesilenia wiosennego. Zespół Shakti wytańczył nam taniec azjatycki, ponieważ nie skupiamy się tylko na przesileniu letnim w Polsce, ale również na całym świecie, więc taki element orientalny tutaj jak najbardziej. Oczywiście, jak na wianki przystało, można też skorzystać z lekcji robienia wianków właśnie. Tak, jak widać na głowie mam właśnie taki wianek uplecony przez panie z kwiaciarni Irys, ale również panie Luszowianki Pogorzycanki, które co roku są razem z nami i bardzo nas wspierają, ponieważ przynoszą polne kwiaty, takie kwiaty, których naprawdę na co dzień nie zobaczymy w żadnej kwiaciarni. Kapela Daków, o, i folklor, folk. To właściwie jest folklor, można powiedzieć, bo my zakochaliśmy się w muzyce tradycyjnej. Staramy się ją z jednej strony trochę rekonstruować, a z drugiej strony wiadomo, że my jednak żyjemy w XXI wieku. Jesteśmy mimo wszystko młodymi ludźmi, no i nadajemy jej, tej muzyce, ten taki nasz, no, nasz osobisty charakter, więc coś ze współczesności też na pewno w tym jest. Właśnie, młodzi ludzie, skąd taka fascynacja? Czy słuchaliście takich pieśni, czy gdzieś tutaj śpiewali w domach rodzice, dziadkowie? Tak, no ja przyznam się, że zaczęło się ode mnie, bo nasza kapela jest kapelą rodzinną. Zaczęło się ode mnie. Ja wychowałam się, moi rodzice poznali się w ogóle w zespole folklorystycznym, więc ten folklor gdzieś tam w domu był obecny. W pewnym momencie zaczęłam tak bardzo to kochać, że uznałam, że poświęcę temu całe życie. Później wciągnęłam w to mojego męża, który wtedy jeszcze nie był moim mężem. Mąż wciągnął swoją siostrę i tak powstała nasza rodzinna kapela. Wszyscy już jesteśmy w tym po uszy i rzeczywiście jest to nasz sposób na życie, nasza pasja i też oczywiście praca. Idealnie wpisujecie się chyba w taką noc jak dzisiejsza, w wianki, bo z jednej strony młodzi ludzie, czyli radość życia, a z drugiej strony właśnie ta tradycja. Tak, też mi się wydaje, że to pasuje, szczególnie, że te takie święta, w ogóle te momenty w kalendarzu obrzędowym, zawsze im towarzyszyła muzyka, nie zawsze tańce może, ale zawsze muzyka, jeśli chodzi o te czerwcowe obchody, na przykład właśnie Noc Świętego Jana, no to tańce to jest oczywiście musowy element i my też nie tylko właśnie będziemy zachęcać do tego, żeby tańczyć, ale również pokażemy kroki. Czy ktoś jeszcze chce dołączyć? W tym roku troszkę nietypowo, bo oczywiście część osób zakończy tutaj właśnie w Starej Kotłowni obchody wianków, ale część na dwóch kółkach uda się w dalszą wędrówkę. Tak, bardzo chcieliśmy to połączyć właśnie troszeczkę ze sportem, troszeczkę z tym, żeby się ruszyć i wspólnie z rowerowym chrzanowym zaraz po zakończonym koncercie, tutaj po właśnie pleceniu wianków, wsiadamy na rowery i przenosimy się na Tchechło.